czy gotówka zniknie? Pewnie nie, ale na pewno się zdigitalizuje, bo to, co już dzisiaj widzimy, płatności kartą, przychodzimy, chętnie płacimy zbliżeniowo, najprawdopodobniej będziemy płacić tym, czym jesteśmy, czyli samym sobą. Na dzisiaj płacimy w sklepach gotówką bądź kartą. Prawdopodobnie za kilka lat będziemy przychodzić do sklepu, będziemy przykładać palec, czy będzie to inne metody weryfikacji biometrycznej i po prostu płatność się zadzieje, tak? Nie będziemy potrzebowali urządzenia. Już i tak na dzisiaj zastępujemy kartę płatniczą telefonem. Mamy rozwiązania, które pozwalają nam zbliżyć telefon do terminala, czy zapłacić kodem wygenerowanym w aplikacji i prawdopodobnie w tą stronę to pójdzie, czyli po prostu będziemy potrzebowali samych siebie, żeby w punktach naziemnych, tak? Czyli w tej części nieinternetowej dokonać płatności. Kilka lat temu, wsiadając do taksówki, potrzebowaliśmy mieć albo gotówkę, jeszcze kilka lat temu tylko i wyłącznie gotówkę, na teraz już też wystarczy karta, żeby zapłacić, ale już wszyscy wiemy, jak zmienia się ten rynek, tak? Mamy pewną rewolucję, która pozwala nam zamówić taksówkę przez aplikację, wsiadamy do taksówki, kończy się kurs, z taksówki wysiadamy, proces płatności jest dla nas niewidoczny. To samo dzieje się w internecie, bardzo popularyzują się rozwiązania typu one click, czyli płatności jednym kliknięciem albo w pełni automatyczne. Wynika to po prostu z faktu, że każdy lubi kupować, nie każdy lubi płacić. No, płacenie nie jest naszym ulubionym momentem zakupów, są też ważne jest, żeby te procesy płatności były możliwie uproszczone. Na dzisiaj podpinając kartę, czy zapisując swoje konto bankowe w aplikacjach, czy na stronach sklepów internetowych, wrzucamy produkty do koszyka, proces płatności dochodzi do końca, klikamy zrealizuj, płatność dzieje się sama w tle. Proces płatności musi być jak najbardziej przejrzysty, jak najprostszy, musi być jak najmniej kroków, w zasadzie powinien być niewidoczny. Tak? My cieszymy się z zakupów, w tą stronę idźmy, płatności niech będą sobie w tle, żebyśmy nie musieli wykonywać wielu kroków, żeby za te produkty wszystkie zapłacić. Tak? Mamy też rewolucję w punktach naziemnych. Są już testy w stanach sklepów, do których wchodzimy. Jesteśmy weryfikowani na podstawie aplikacji, czyli przykładamy telefon, jest skanowany kod, robimy zakupy, wychodzimy. Nie ma kasjera, nie musimy żadnych produktów nigdzie skanować, po prostu bierzemy produkty z półki i wychodzimy. Chodzi o przyjemność zakupów, płacenie zostawmy w tle, czyli prawdopodobnie może płatności nie do końca znikną, one po prostu zamienią się w płatności w pełni automatyczne i przejrzyste dla zwykłego polskiego. Pojedyncze projekty już rzeczywiście się dzieją, jeżeli chodzi o przejazdy, które powiedziałem taksówkami, tak? No na dzisiaj już milenialsi i większość młodych ludzi zamawia taksówki przez aplikację. No rzadko kto z młodych ludzi już teraz dzwoni, więc ta rewolucja dzieje się. Myślę, że to jest perspektywa kilku lat, gdzie rzeczywiście gotówka będzie w mniejszości i będziemy płacić wygodnymi rozwiązaniami one-clickowymi czy w pełni automatycznymi.